Gdy naród świętuje czyjeś rocznice urodzin, śmierci, gdy czcimy je szczególnie, nie tylko wtedy, gdy wolno to robić, wtedy sprawdza się myśl, że są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że przezwyciężają śmierć, że żyją i obcują między nami. Prawda śmierci okrutna, prawda śmierci potężna, nie istnieje dla niego. Postać Józefa Piłsudskiego, jego życie i jego czyny są jak opoka, na której można się oprzeć. Postać, którą władza komunistyczna wykreśliła z historii na blisko pół wieku, a jednak żył w pamięci narodu, potrzebny szczególnie w trudnych chwilach. Dzisiaj, gdy wydaje się, że już wszystko o Józefie Piłsudskim wiemy, a przeciwników nie stać na prawdziwą ocenę tej wielkiej, złożonej osobowości, to właśnie dzisiaj jest potrzebny powrót do osoby Józefa Piłsudskiego. Ale nie powierzchowny, schematyczny, lecz bardzo wnikliwy, sprawiedliwszy, mądrzejszy. W dniu dzisiejszym oddajemy hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, człowiekowi, dzięki którego woli i geniuszowi po 150 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i który zorganizował państwo polskie samodzielnie i zupełnie suwerennie rozwiązujące wszystkie swoje problemy i naszym zdaniem Związku Piłsudczyków nie można dopuścić do marnotrawienia doświadczeń II Rzeczpospolitej, bowiem te doświadczenia to pełna skarbnica, z której należy czerpać i korzystać. Często słyszy się dzisiaj, jaka szkoda, że nie ma Piłsudskiego. On by wiedział, co zrobić. Wtedy spróbujmy zapytać siebie, jaki był, jak zachowywał się w trudnych chwilach, z jakiego domu wyrósł, co sprawiło, że tak prawdziwie brzmią słowa wypowiedziane przez niego. Ten tylko człowiek jest wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. Piłsudski potrafił swoje przekonania wyrażać czynem od najmłodszych lat. Wieczny konspirator walczący z carską Rosją jako uczeń gimnazjum wileńskiego. Potem student medycyny w Charkowie, znowu w Wilnie. 5 lat zesłania, Syberia, konspiracja, redakcja Robotnik, aresztowanie, Cytadela, 10 pawilon. Ojciec był komisarzem powstania na Żmudzi. Po ojcu odziedziczyłem zdolności, po matce charakter. Matka od dziecka wpajała miłość do Polski, konieczność walki ze złem, z wrogiem, do końca, do zwycięstwa. Nie starała się nawet ukrywać przed nami bólu z powodu upadku powstania styczniowego. Wpajała konieczność walki, podniecała uczucie godności osobistej. Od najwcześniejszego dzieciństwa zaznajamiała nas z utworami naszych wieszczów, Słowackim, Mickiewiczem, Krasińskim, Sienkiewiczem. Mówiliśmy ich strofy na pamięć całymi godzinami. To matka kazała mi po kilka razy dla niej mówić wiersz Słowackiego. Dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. W gimnazjum uczyli i wychowywali pedagodzy carscy, którzy za system mieli możliwe zgnębienie samodzielności i godności osobistej swych wychowanków. Bezsilna wściekłość, że muszę znosić w milczeniu deptanie mojej godności, słuchać kłamliwych i pogardliwych słów o Polsce, Polakach, ich historii, paliła mi policzki. Przysięgałem, że zrobię powstanie i zwyciężę. Ze specjalną ciekawością czytałem wszystko o rewolucji francuskiej i pytałem, dlaczego my, Polacy, nie możemy zdobyć się na taki zapał i taką zajadłość rewolucyjną wielkich mas, by zwyciężyć zło i hańbę. Przypominanie tych faktów z dzieciństwa młodości Józefa Piłsudskiego jest dzisiaj szczególnie potrzebne. Dzisiaj,
gdy różni przywódcy i kreatorzy życia politycznego wmawiają, że nie ma sensu wracać do przeszłości, że dzisiaj nam to niepotrzebne. Po co historia? Po co pamięć o pokoleniach przed nami? Mówią, że dla nas dzisiaj są nieprzydatne tamte wzorce. My, tutaj zebrani, musimy wiedzieć, do czego zobowiązuje nas wielkie dzieło jego życia. Musimy tę pasję, tę miłość, honor, upór, godność, umiejętność działania przekazać innym. Chłopcy, naprzód, na śmierć czy na życie, na zwycięstwo czy na klęski. Idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Gdym szedł 6 sierpnia w pole, chciałem, by w wielkiej wojnie światowej toczonej na polskiej ziemi nie zabrakło polskiego żołnierza. Chciałem, by Polska, która tak gruntownie po 63 roku o mieczu zapomniała, widziała go błyszczącym w powietrzu w polskich rękach. My, obecnie stojąc w boju, mamy do obrony skarb, któryśmy bezsprzecznie zdobyli. Honor żołnierza polskiego, którego bitność i wewnętrzna dyscyplina nie podlega już nigdzie żadnej wątpliwości. Cyniczne określenie pruskiego sztabowca. Znaleźliśmy tylko miękkie ciało, przez które gdy przechodzimy, to na spodniach zostają tylko tłuste plamy. Te słowa Prusaka stały mi w pamięci przez cały czas wojny. Nigdy nie było dla mnie wątpliwości, że gdzieś na dnie serc polskich, w załamach duszy, było uczucie głębokiego upokorzenia. Jakiś stłumiony bunt przeciwko bezlitosnemu wdeptywaniu nas w błoto, coraz to innym butem żołnierskim. Wierzyłem w zwycięstwo. Piłsudski nie lubił w Polakach znamion niewolnictwa i dlatego tak zapalał swoich młodych chłopaków do walki o honor żołnierza polskiego. Ignacy Matuszewski po latach w rocznicę 11 listopada napisał: Piłsudski walczył nie przeciw trzem zaborcom, lecz przeciw czterem. Czwartym, najgroźniejszym, najbardziej despotycznym była przeszłość Polski. Piłsudski zwyciężył. Biskup Kakowski w 1937 roku powiedział: Józef Piłsudski był wtedy jedynym człowiekiem danym przez opatrzność, który mógł stać na czele odradzającej się Polski. Dzisiaj bardzo szkodliwe, paraliżujące wszelkie działania są znamiona niewolnictwa komunistycznego. Małość ludzka, tchórzostwo, perfidia, brak charakteru, nie mówiąc już o takich cechach jak honor, godność, dobroć. I dlatego ci, którzy nie ulegli, winni nieść tę siłę prawdziwej wolności. Każdy z osobna, na co dzień, musi szukać w sobie zwycięstwa. Dzisiaj nie wolno jedynie stwierdzić, że jest źle i trzeba stymulować działanie wokół siebie. Dzisiaj, przy okazji świętowania związanego z osobą Józefa Piłsudskiego, wzorem jego samego, wbrew zniewolonym małym ludziom, bądźmy dumni, by w ojczyźnie, co dumy nie znała, dumni być potrafili. Wysoki Sejmie, jako żołnierz posłusznie staję wobec postanowienia waszego, panowie, którzy reprezentujecie tutaj całą ojczyznę. Liczę, że ułatwicie mi ogromnie niesienie tego ciężaru, który na barki mi włożyliście. A chcę wierzyć, moi panowie, że razem z Sejmem dokończę wykonanie tego testamentu, który nam przez przodków jęczących w niewoli został przekazany,
Polski całej, Polski silnej, Polski wielkiej. Wierzę, że tego dokonamy. Jeszcze raz dziękuję, panowie. My dzisiaj wiemy, jak układała się współpraca z Sejmem. Po roku od owego optymistycznego początku Józef Piłsudski mówił: od nas, polityków, i od narodu powinien iść do wojska walczącego na froncie głos władzy i otuchy, bo w 3/4 od tego zależy zwycięstwo. Zamiast tego dajecie demoralizujący obraz waśni, kłótni i rozdarcia. Generałowie, wyrywani przez polityków, nie potrafią służyć i słuchać. Chwila jest wyjątkowo groźna. Nie ma czasu do stracenia. Stoicie nad przepaścią. Możecie już jutro zacząć się wyrzynać. Nie wiem, jakimi słowy mam was przekonywać, aby was natchnąć duchem pojednania. Jeżeli potrzebna do tego moja śmierć, to gotowym sobie w łeb wypalić, abyście zrozumieli, że to jest ostatnia chwila do ratunku. Ja wiem, co mam zrobić. Ja plan mam, ale jestem w ogniu najrozmaitszych oskarżeń i mnie samego bierze obrzydzenie do państwa, które ma tak traktowanego swego najwyższego przedstawiciela. Rok 20. Walka na śmierć i życie. Wykrwawiony, wygłodzony polski żołnierz. W prasie publicznie oskarżano naczelnika państwa o awanturnictwo, niekompetencje, dyletantyzm, w sprawach wojskowych domagając się jego ustąpienia. Tak szybko zapomnieli. Właśnie pod jego dowództwem zwycięstwa polskiego żołnierza, które doprowadziły go do Kijowa. Bitwa warszawska. Decydująca o losach Polski i Europy. Piłsudski w szereg lat po wojnie tak mówił o swojej decyzji. Pamiętam noc z 5 na 6 sierpnia. Była to okropna noc, której nie zapomnę nigdy. Zastanawiam się nad różnymi planami. Każdy jest zły. Odrzucam wszystkie, tworzę nowe. Znowu je odrzucam. Po strasznej męce wiedziałem, co robić. Mogłem podjąć decyzję. Z góry zdecydowałem, że grupą kontratakującą, bez względu czy silniejszą, czy słabszą, dowodzić będę osobiście. Szef alianckiej myśli wojskowej w Polsce tak pisał o 18. decydującej bitwie świata. Zwycięstwo osiągnięte zostało dzięki strategicznemu geniuszowi jednego człowieka i dzięki przeprowadzeniu przez niego akcji tak niebezpiecznej, że wymagała nie tylko talentu, ale i bohaterstwa. Natomiast ten sam generał Weygand, którego Warszawa żegnała jako zwycięzcę, pisał potem: w ciągu 3 dni, które marszałek Piłsudski spędził wśród wojsk 4 armii, zelektryzował je. Przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszelkich przeszkód. Pod żadnym innym dowódcą Wojsko Polskie nie dokonałoby z tym uniesieniem, zażartym tej ofensywy, rozwalając siły 4 armii sowieckich, które dopiero co miały się za zwycięzców. Dzisiaj wiemy, że te wielkie zwycięstwa nie były dziełem przypadku, zrządzeniem losu. To wszystko miało solidną bazę w postaci wiedzy, przemyśleń, ciężkiej pracy całych dni i nocy. Piłsudski bardzo dużo czytał. Świetnie znał strategię wojen, powstań, historię narodów. Nie miał sobie równego, jeśli chodzi o znajomość wojen rosyjsko-japońskich.
Mógł cytować z pamięci całe epizody z detalami. Wiedział wszystko o wojnach Burów z Anglikami, o wojnach bałkańskich. Był najlepszym znawcą i miłośnikiem Napoleona. Morale żołnierza i koncepcję manewru. W każdą podróż zabierał ze sobą dużo książek. Nie brakowało nigdy wśród nich Słowackiego i Sienkiewicza. Wszystkie przemówienia przygotowywał sam. Mówił z pamięci, z lekkim akcentem wileńskim, jasno formułując swe myśli. W rozmowach z dyplomatami używał języka francuskiego lub niemieckiego. W razie potrzeby mówił biegle po rosyjsku.